Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków Zodiaku na dni od 10 do 16 lutego 2020 roku. W tym tygodniu czekają nas walentynki. Wszyscy będą mówić przede wszystkim o miłości, randkach albo braku tych randek, ale szczęście, gdybyście się mnie zapytali, jakim znakom Zodiaku sprzyja najbardziej, to odpowiem wprost – ognistym. Czyli baranom, lwom i strzelcom, na które w tym tygodniu doskonale będzie oddziaływać planeta Wenus, patronka miłości, i te trzy znaki zodiaku mają szansę na najlepszą zabawę. Barany, jeżeli macie kogoś do pary, to już rezerwujcie czas na kolację, kino albo jakiś fajny romantyczny spacer, natomiast jeżeli oglądają nas samotne barany, to macie szansę na nowe znajomości albo przynajmniej dobrą zabawę w fajnym gronie. Planeta Wenus bardzo sprzyja też w przypadku baranów, nie tylko miłości, ale też różnym zawodowym sprawom. Sprawi, że ludzie będą bardzo Wam życzliwi przez cały tydzień, więc postarajcie się to wykorzystać. Zwłaszcza środa i czwartek to są te dni w tygodniu, kiedy sporo rzeczy uda się Wam załatwić, jeżeli o nie grzecznie poprosicie. Więc skoncentrujcie się na tym, co możecie dostać od innych, ponieważ los będzie Wam bardzo sprzyjać. W dobrych humorach będą również zodiakalne lwy. Lwy są mistrzami organizacji różnych atrakcji. Można będzie na nie w tym tygodniu liczyć. Słońce w opozycji do Waszego znaku zodiaku sprawi, że będziecie doskonale rozumieli ludzkie potrzeby. Wenus przyniesie Wam samym powodzenie w miłości, a Mars, który jeszcze do soboty tworzy trygon do Waszego znaku zodiaku, sprawi, że będziecie wszystko robić z entuzjazmem. Tylko radzę baranom trochę zwolnić tempa w sobotę. Wtedy Księżyc w ostatniej kwadrze znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku. Nie złoście się wtedy, wsłuchajcie się w siebie, jakby osiągnijcie wewnętrzną równowagę. Jeżeli będziecie się za bardzo denerwować, to jakaś fajna okazja może Wam umknąć. Więc dla lwów cały tydzień bardzo dobry, z wyjątkiem soboty, kiedy trzeba będzie poświęcić trochę więcej czasu sobie. Strzelce będą bardzo ogniste, jak to strzelce, będą miały bardzo dużo dobrych pomysłów, szczęście będzie Wam sprzyjać, ale to jest ostatni tydzień w tym roku, kiedy Mars przebywa w Waszym znaku zodiaku. A to oznacza, że może być bardzo nerwowo, możecie nie mieć czasu na różne zadania, ale jeżeli musicie zrobić coś, co wymaga siły, co wymaga zaryzykowania, to w tym tygodniu łapcie okazję i po prostu to zróbcie zamiast czekać, ponieważ przez kolejne tygodnie już nie będzie Wam się chciało tak bardzo silnie, odważnie i pewnie siebie działać. A tydzień sprzyja też oczywiście zabawie i miłości. Najlepsze dni to są środa i czwartek, kiedy ludzie będą Wam bardzo życzliwi, możecie liczyć na różne szczęśliwe zbiegi okoliczności. I ważny dzień w miesiącu to jest niedziela. Wtedy Księżyc znajdzie się w Waszym znaku zodiaku, to sprzyja odnowieniu sił, spojrzeniu na różne trudne sprawy pod innym kątem, więc też taki bardzo dobry dzień w całym tygodniu. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą trochę spokojniejsze od reszty zodiakalnej gromadki. Byki będą przede wszystkim chciały dobrze zjeść, pięknie się ubrać, urządzić sobie ślicznie mieszkanie, więc będziecie bardzo mocno skoncentrowani na zakupach, na poszukiwaniu tego, co prestiżowe, ładne i modne. I oczywiście szczęście będzie Wam bardzo sprzyjać. Merkury pomaga Wam w udanych zakupach. Bardzo ciekawy też dla byków piątek i sobota, ale Księżyc w opozycji do Waszego znaku zodiaku radzi nie robić fochów, jeżeli partner zamiast do ekskluzywnej restauracji chce iść do pizzerni. Trudno, musicie to przecierpieć w imię miłości. Już z kolei niedziela, znowu dla byków luksusowe. W dobrych humorach będą panny zodiakalne, ale panny zodiakalne muszą w tym tygodniu uważać na sąsiadów i różne sprawy domowe. To jest ostatni tydzień kwadratury Marsa, więc jeżeli w domu coś mogłoby się popsuć, to lepiej jest temu zaradzić. Więc jeżeli macie jakieś problemy pod tytułem kapiące krany, jakieś niedoróbki, to w tym tygodniu postarajcie się z tym wszystkim uporać, żeby był spokój. I poniedziałek i wtorek dla panien też dobre na sprawy zawodowe. Księżyc w Waszym znaku zodiaku wyostrzy Waszą intuicję. Ale przez resztę tygodnia też warto będzie mimo wszystko zadbać o zdrowie. Niedziela to jest olbrzymi przypływ optymizmu i radości dla panien. Koziorożce za to będą bezproblemowo w tym tygodniu żyć. Jowisz w Waszym znaku zodiaku pomaga zaczynać nowe sprawy. Wenus w kwadraturze pomaga pogodzić się z różnymi osobami z rodziny, które coś Wam miały za złe, więc to jest dobry tydzień, żeby po prostu inwestować czas i uwagę w różnego rodzaju relacje. I niedziela dla koziorożców ważna. Mars wkroczy do Waszego znaku zodiaku, więc różne wydarzenia przyspieszą. Możecie czuć, że przed Wami kolejne tygodnie bardzo ważnych decyzji i rzeczywiście tak będzie, więc niedzielę warto przeznaczyć również na planowanie tego, co macie do zrobienia. Znaki powietrzne, czyli bliźniaki, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą chciały przede wszystkim dobrze się bawić.
Bliźniaki mogą być nieprzyjemne dla kogoś, kto będzie zmuszać je do pracy. Bliźnięta będą chciały wyjechać w podróż, pójść na zakupy, zorganizować dobrą imprezę, być na jakimś ciekawym wykładzie albo odczycie. Wszędzie będzie Was pełno. Bardzo sprzyja nowym znajomościom środa i czwartek. To są bardzo dobre dni, żebyście szukali różnych ludzi o ciekawych zainteresowaniach. W walentynki już trochę spokojniej i taki spokojny w tygodniu dzień też sprzyjający odpoczynkowi to jest niedziela, kiedy Mars przestanie tworzyć opozycję do Waszego znaku zodiaku i możecie czuć, że przede wszystkim musicie się porządnie wyspać i odpocząć. I niedzielę radzę właśnie na to przeznaczyć. Wagi za to będą silne, pewne siebie, bardzo zdecydowane w tym tygodniu, ale też ich nastrój będzie bardzo wyrozumiały i wagi będą życzliwe wszystkim innym ludziom. Więc możecie wnieść dużo pozytywnej energii wszędzie tam, gdzie się znajdziecie, pogodzić różne zwaśnione strony, połączyć różne serca, które dzięki Wam razem spędzą walentynki. Ogólnie okaże się, że macie bardzo dużo do zrobienia. I dzięki temu będziecie w dobrym humorze. Księżyc bardzo Wam pomaga w środę i czwartek, kiedy znajdzie się w Waszym znaku zodiaku. I wodniki, przez których znak zodiaku przechodzi teraz Słońce, wodniki niczego się nie boją, dalej mają idealny czas, żeby działać, żeby odnosić zawodowe sukcesy. Księżyc bardzo Wam pomaga w środę i czwartek, to są bardzo dobre dni, żeby zarabiać pieniądze, rozmawiać o różnych kontraktach. Merkury jest w drugim domu, jakby w stosunku do Waszego znaku zodiaku, to są finanse. Wenus w sekstylu stawia na Waszej drodze bardzo życzliwe osoby, więc zastanówcie się, co moglibyście zrobić. Piątek, sobota też dobre, ale trochę czasu trzeba będzie poświęcić rodzinie. I znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, nadal pod wpływem Merkurego. Szczęście w podróży. Dobra ręka do zakupów, ale wciąż pamiętamy o tym, że lepiej jest dokładnie sprawdzać różnego rodzaju promocje, bo Merkury jest w rybach i niektóre nasze oczekiwania mogą być zbyt wygórowane. Ale oczywiście w ogóle się raki tym nie będą przejmować. Rakom w tym tygodniu bardzo szczęście sprzyja. Środa i czwartek to są takie dni, które mimo wszystko mogą być trochę nerwowe. Jeżeli macie jakiś problem albo konflikt, to lepiej rozwiązać je w poniedziałek i wtorek. Wtedy szczęście Wam o wiele bardziej sprzyja i w walentynki raki będą myślały przede wszystkim o miłości. Księżyc w Trygonie pomoże Wam coś fajnego zorganizować. I w dobrych humorach też będą skorpiony zodiakalne. Ale skorpiony w tym roku będą chciały w walentynki gdzieś się schować, nie będą chciały chodzić na żadne imprezy, pokazywać się w jakichś knajpach, wydawać mnóstwa pieniędzy na różnego rodzaju atrakcje, więc jest to dobry tydzień, żeby po prostu kameralnie coś miłego i fajnego przygotować. Wenus zapewni Wam szczęście w miłości, ale Merkury też samotnym skorpionom może przyszykować jakąś ciekawą, nową znajomość. Więc dobry tydzień, w pracy nic nie powinno skorpionom przeszkadzać, więc skupcie się na relacjach. I dla ryb bardzo dobry tydzień. Merkury dalej przynosi Wam dobre wiadomości, więc wykorzystajcie tą aurę, żeby pozałatwiać różne zawodowe sprawy. Może być trochę dla tych ryb, które urodziły się pod sam koniec znaku, w tym tygodniu jeszcze nerwowo, dlatego że Mars tworzy te ostatnie dni kwadratury do Waszego znaku, więc jeżeli musicie z kimś rywalizować, musicie bronić swojego stanowiska albo terytorium w pracy, to róbcie to, nie dajcie się zagonić w kozi róg. W przyszłym tygodniu będzie o wiele spokojniej. W tym tygodniu musicie jeszcze ryby walczyć. Za to już w piątek i sobotę zrobi się przyjemniej. Księżyc w Trygonie sprzyja walentynkowym atrakcjom. Dziękuję wszystkim, życzę bardzo udanego i miłego tygodnia. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz do oglądania filmu, który przygotowała Izabela Podlaska-Konkel, a na tym filmie opowie, jak dokładnie będą wyglądały poszczególne dni tygodnia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!